Bartłomiej Domalik, gala Gromda 5. No właśnie, jakie oczekiwania przed tą galą? Tak jak sobie myślałeś, że tu przyjedziesz, to co przede wszystkim sobie stawiałeś za cel? Cześć, witam wszystkich. Ja jak zwykle za cel sobie stawiam najwyższą poprzeczkę, czyli po prostu wygrać cały ten turniej. Wygrać cały ten turniej. I plan na to, rozumiem, jest już idealnie przygotowany. No na razie skupiam się na tej pierwszej walce, ale jakby tak, coś tam, jakieś założenia już są, więc... Więc możemy się spodziewać, że tutaj na pewno nie zabraknie emocji w twoich pojedynkach, na sobie myślę. Jest, tak, dokładnie. Pseudonim Balboa, o ile się nie mylę. Tak jest. To się wzięło skądś przypadkowo, czy to może jakaś fascynacja na przykład jakimś bohaterem ze sportu walki? To organizacja mi wymyśliła. Organizacja. No ma ciekawe pomysły czasami, ale dobrze, zostańmy przy tej Balboa, może będzie niedługo bardzo znany. Zaakceptowałem, bardzo mi się spodobała, bo czuję, że mamy akurat wiele wspólnego, walka do końca, nieustępliwość, także myślę, że jutro też to pokażę, także Balboa się przyjmie. Balboa się przyjmie, no i byłoby bardzo dobrze. Z tego, co tak sobie gdzieś tam zdążyłem sobie przypomnieć, się zorientować, to ty jak wspomniałeś, kickboxing, prawda? No właśnie, to troszkę możemy to powiedzmy o tym. No tak, ja wywodzę się z kickboxingu, trenuję w Rabce pod okiem Łukasza Jarosza. I teraz gołe pięści, te gołe pięści to właśnie, to było coś, co gdzieś tam tak nagle się stało, czy już jakieś wcześniej miałeś swoje obserwacje na temat tej odmiany sportu walki? Nie, po prostu, znaczy jakieś obserwacje tam cały czas były, też duży wpływ miała na to ta pandemia, ten przestój na rynku kickboxingu, no i zdecydowałem się w końcu, że zgłoszę się do Gromdy. Będziesz walczył w turnieju? Wylosowałeś rywala dużo wyższego od ciebie. To jest właśnie co? Może być jakieś utrudnienie, czy ty jakby w ogóle nie masz z tym żadnego kłopotu? Znaczy nie mam myślę kłopotu. Na pewno jakąś taktykę na wysokiego też się znajdzie, więc sobie z tym poradzę. Nie będzie to jakąś wielką przeszkodą. Ty, z tego co się orientuję, jeśli chodzi o twoją przygodę z K1, to walczyłeś z jednym z bohaterów tutaj tej gali, z Dandiego chyba walczyłeś. Tak, zgadza się. Nasza walka zakończyła się remisem na gali HFO. Jakieś delikatne wspomnienia z tego występu? No naprawdę ciężka, twarda bitka. A gdyby przyszło walczyć z Dandiego na gołe pięści? Na razie skupiam się na turnieju, ale gdzieś tam już słyszałem, że jakieś takie przymiarki by mogły być, więc... Zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale czemu nie? Wiesz co, tak gdzieś się przeczytałem w twoim króciutkim jakimś tam takim twojej wizytówce, że teraz postawiłeś na sport. Tak? To jest prawda? Można tak powiedzieć? Już kilka ładnych lat temu. Dlatego... Czyli wcześniej nie stawiałeś na sport, jak rozumiem. Nie, już kilka ładnych lat temu postawiłem na sport, bo zajmuję się głównie sportem, więc... Wiesz co, zmierzam do tego, czy gdzieś tam wcześniej zdarzyło ci się mieć doświadczenie z walką na gołe pięści, o tak zapytam. Wiadomo, gdzieś tam na bramkach się zdarzyło. Jak? Myślę, że dobrze. Dobrze, jak pytamy o takie właśnie tego typu gdzieś przygody, to większość osób odpowiada mi, że nigdy nie przegrała. No wiadomo, z 10 się zdarzyło. 10? Jest. A to była za historia w ogóle? A. Długa historia. Ale to myślę, właśnie gdzieś się... Długa, żeby tu opowiadać, ale po prostu wyszedłem na solówkę, a czekało 10. O, to tak trochę bym powiedział, no tak nieładnie. No nieładnie. Tutaj tak nie będzie, tutaj będziesz walczył oczywiście ze swoim przeciwnikiem 1-1, tu nie będzie żadnych wątpliwości. Mały ring? No właśnie, taki mały ring. To co, gdzieś tam jakieś utrudnienie będzie, myślisz? Myślę, że nie, bo nie przyszedłem tu uciekać, tylko się bić. Wiadomo, że... Troszkę więcej miejsca, może też by było lepiej, ale jest 4x4, wchodzimy i się bijemy. Tego, że kości mogą gdzieś popękać, postrzelać, to się nie boisz? No jakby liczę się z tym, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Jasne. Powiedz mi jeszcze, tak się zastanawiam, bo wspomniałeś o tym, że troszeczkę gdzieś tam pandemia pokrzyżowała ci plany kickbokserskie. Czy to, że tu jesteś teraz na Gromdzie, oznacza, że już będziesz chciał bardziej przy tej formule zostać? Czy jeśli nadarzy się okazja, troszkę zmieni się ta cała nasza rzeczywistość, będziesz znowu próbował wrócić do kickboksingu? Znaczy myślę, że na razie w Gromdzie, bo podpisałem tutaj kontrakt, więc jakby muszę go wypełnić, ale jakby w kontrakcie mam zapisane, że mógłbym toczyć walki ewentualnie jeszcze gdzieś indziej, także zobaczymy, no, jeśli będą propozycje, będzie na to czas,
będę to walki też jakby gdzie indziej, ale głównie Gromda. To ta jutrzejsza walka jaka będzie? Jeszcze raz? Ta jutrzejsza walka jaka będzie? Myślę, że nie jedna. Pierwsza, no bo nie jedna, no właśnie. Ale no na pewno będzie twardo, jak zwykle w moich walkach i ostro. No to na to czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze chciałbym podziękować swoim sponsorom. Firma Blachotrapez, Trackpol, Markam, Petmex, Winner Beefhouse, Sarna oraz Pan Orzech. Dziękuję. Dziękuję bardzo.